Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator rekrutacyjny oświeć się na UMK, a w nim znalazłam informacje na temat kierunku geoinformacja środowiskowa. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy od opisu samego kierunku. Geoinformacja środowiskowa to interdyscyplinarny kierunek łączący wiedzę z zakresu geografii, geodezji, kartografii oraz informatyki. Jego głównym celem jest wykształcenie specjalistów zdolnych do kompleksowej analizy stanu i zasobów środowiska geograficznego. Celem jest również wykształcenie zarządzania informacją o jego komponentach przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych i geomatematycznych. Absolwenci tego kierunku posiadają szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności geoinformatyczne. Jaki jest zakres kształcenia na kierunku geoinformacja środowiskowa już przekazuję? Program studiów obejmuje szeroki zakres wiedzy z zakresu środowiska geograficznego, systemów informacji geograficznej GIS oraz geoinformatyki. Studenci zdobywają umiejętności analizy, interpretacji i zarządzania danymi przestrzennymi. Kursy praktyczne, w tym praktyki zawodowe w największych firmach sektora geotechnologii, dostarczają studentom konkretnych umiejętności praktycznych. Kierunek geoinformacja środowiskowa to także możliwość korzystania z nowoczesnych środków, takich jak bezzałogowe jednostki latające, a to dodaje aspektów praktycznych związanych z najnowszymi technologiami. Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów w kierunku geoinformacja środowiskowa, jest możliwość pracy jako eksperci i specjaliści w administracji państwowej, samorządowej, ośrodkach badawczych i urzędach, konsultacje i doradztwo w obszarze gospodarki, geoinformacji, ochrony środowiska oraz przestrzeni geograficznej. Zatrudnienie w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska, jego kształtowaniem oraz monitorowaniem. Jest możliwość też kontynuacja kariery naukowej poprzez studia doktoranckie. Możliwość również jest uczestnictwa w programie Erasmus+ oraz MOST, umożliwiających studiowanie w innych ośrodkach w Polsce, a w przypadku Erasmus+ za granicą. Dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia, czyli na studiach doktoranckich oraz studiach Podyplomowych. Dlaczego w takim razie warto studiować geoinformację środowiskową? Ze względu na unikalność kierunku. Geoinformacja środowiskowa to kierunek pionierski w kraju, oferujący interdyscyplinarne podejście do geografii, geodezji kartografii oraz informatyki. Jest to unikatowa oferta, która może przyciągać studentów poszukujących innowacyjnych i wszechstronnych studiów. Również warto ze względu na praktyczne przygotowanie do zawodu, program studiów jest praktyczny i dostosowany do oczekiwań rynku pracy. Studenci zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności w zakresie geoinformatyki, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy. Również warto ze względu na perspektywy międzynarodowe. Program umożliwia studentom udział w programie Erasmus, a to otwiera drzwi do międzynarodowej współpracy i zdobywania doświadczenia w różnych środowiskach akademickich. Również warto przypomnieć o drugim programie MOST, który pozwala na studiowanie w innych placówkach na terenie naszego kraju. Również warto ze względu na możliwość działania w ramach naukowych. Tutaj studenci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w licznych kołach naukowych w tym sekcji GIS. Co sprzyja rozwijaniu zainteresowań badawczych, a również te umiejętności mogą się przydać w przyszłej pracy, w przyszłej karierze zawodowej. I jeśli Państwo nie odwiedzili naszego miasteczka uniwersyteckiego, ja zachęcam do takich odwiedzin i chciałabym się już z Państwem pożegnać. Życzę wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia. Do widzenia!